Okej. Dobrze, tak przekładając to na język taki, żeby zrozumieli to mieszkańcy, co ten podpis oznacza dla tej inwestycji, dla dalszego przebiegu tej inwestycji? Czy można mówić tutaj o jakichś datach, i czy znany jest przebieg, bo na ostatnich spotkaniach samorządowców cały czas tutaj operowano kilkoma korytarzami. Podpisanie programu inwestycyjnego oznacza zabezpieczenie środków finansowych na prace dokumentacyjne, na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, w ramach którego zostanie wytyczony dokładny przebieg drogi ekspresowej S5 od Grudziądza do Wirwajt, a konkretnie do Ostródy. Także środki finansowe Ministerstwo Infrastruktury zapewniło. W czerwcu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na wykonanie tej dokumentacji przedprojektowej i w jej ramach zostanie wytyczony dokładny przebieg. Wcześniej będzie kilka, później wydany jeden do decyzji środowiskowej i to pozwoli na to, aby ten odcinek następnie wszedł w fazę realizacyjną. Także zabezpieczyliśmy środki finansowe po to, aby prowadzić prace przygotowawcze dla tego odcinka drogi ekspresowej S5. Czy ministerstwo ma jakiś przebieg, który najlepiej by tutaj odpowiadał, najlepiej by pasował? Czy to cały czas jest duży znak zapytania? Właśnie w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego będą trwały prace analityczne. Firma, która będzie je przygotowywała, będzie nakładać poszczególne kryteria ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i techniczne. I ten wariant, który uzyska największą punktację, zostanie wybrany jako ten wariant wiodący. Oczywiście będziemy rozmawiać z samorządowcami, będziemy w ramach procedury również spotykać się z mieszkańcami poszczególnych gmin, przez które droga ekspresowa będzie przebiegać, po to, aby wybrać wariant optymalny, najlepszy, ale przede wszystkim wariant realny do wykonania. Czasami zdarza się tak, że oczekiwania społeczne są tak duże, że nie są możliwe do realizacji, bo są inne przeszkody, czy to środowiskowe, czy to ekonomiczne. Staramy się balansować, staramy się te wszystkie argumenty zważać i wybierać opcje optymalne. Dziękuję bardzo. No tutaj nam trochę pan minister wytłumaczył, że ten podpis dzisiejszy to oznacza, że się rozpoczną takie prace, które docelowo mają doprowadzić do tego, żeby było wiadomo, którędy ta droga dalej przebiegnie, tak? Z tego miejsca, gdzie jesteśmy, do granicy, bo cały czas nie wiemy, gdzie ona Grudziądz ominie, tak? I teren gminy Grudziądz. Szanowni Państwo, dzisiaj został podpisany przez ministra program inwestycji dla odcinka Nowe Marzy. Szumnie nazwają, czy on będzie w Nowych Marzach, do końca tego nie wiemy. Najprawdopodobniej będzie tutaj, gdzieś w okolicach Sarnowa, to jest tak wskazywane, na najlepszy z wariantów, tak naprawdę, połączenia się. W tej chwili będą przygotowywane i wprowadzone prace, które będą miały na celu wyłonienie, po pierwsze, wykonawcy w zakresie STESIA, czyli Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, z elementami koncepcji programowej, z geologią, która wskaże nam konkretny wariant do dalszego procedowania. Ten wariant będzie uzgadniany z mieszkańcami regionu, to trzeba nazwać, mieszkańcami różnych gmin sąsiadujących z odcinkiem drogi S5. I na podstawie tego, czy tych wariantów, zostanie wybrany wariant docelowy, który uzyska decyzję środowiskową. Przy konsultacjach społecznych pojawiają się różne okoliczności w zakresie prowadzenia prac, wariantów, prac studialnych, które mają na celu wypracowanie wariantu takiego docelowego w tym zakresie. A czy Generalna Dyrekcja optuje za jakimś wariantem, czy na dzisiaj wszystkie są możliwe, bo wiemy o tych korytarzach, tu się samorządowcy spotykają, są różne konsultacje w tej sprawie już teraz? Przede wszystkim konsultacje społeczne. Musimy wybrać firmę, która nam wskaże wariant, który będzie po pierwsze ekonomicznie uzasadniony, społecznie i środowiskowo. Z tych wariantów powstanie taki wariant, aby te trzy elementy zostały osiągnięte. I w tym momencie będzie dalej procedowany do dalszych prac. Jasne. No i podpis, który tutaj przed chwilą pan minister złożył, to dobra decyzja, czy jak pan wójt to ocenia i podsumowuje to, co dzisiaj się tutaj zdarzyło, jeżeli chodzi o przyszłą drogę S5 w okolicach Grudziądza, no i też przez teren gminy, gdzie pan urzęduje. Historyczna chwila dla miasta Grudziądza i przede wszystkim dla gminy Grudziądz. Przypomnę państwu, że podpisanie programu inwestycyjnego dla realizacji drogi krajowej S5 to potencjalny rozwój
dla miasta Grudziądz, ale i dla gminy Grudziądz. Mamy 4 korytarze, które będą brane pod uwagę. Dzisiaj ogłoszony program inwestycyjny pozwala na to, żeby wdrożyć program STEŚ, czyli konsultacje, szerokie konsultacje dla samorządów, dla mieszkańców, dla instytucji wszelakich. I myślę, że dzięki temu programowi, który został dzisiaj ogłoszony, my poznamy dalsze analizy i poznamy już bliższy przebieg tej drogi krajowej S5. Proszę Państwa, historyczna chwila, historyczny moment. Pytanie, który wariant zostanie wybrany przez samych mieszkańców, przez rząd Polski, czy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, bo to jest dla nas bardzo istotne. Ja w imieniu mieszkańców gminy Grudziądz powiem tylko, że wariant, który zakłada przejście przez tereny gminy Grudziądz i zburzenie około 150 domów, jest nie do przyjęcia z naszej perspektywy i będziemy się bacznie przyglądali realizacji tego zadania i będziemy bardzo żywo interesowali się konsultacjami społecznymi.